Dzień dobry, drodzy Państwo. Dzisiaj moim gościem jest znany częstochowski fizjoterapeuta, myślę, że mogę tak powiedzieć, Michał Zaremski, firma Jest Lepiej. Tak, witam serdecznie. Oraz ze wsparciem współprowadzący dzisiaj wyjątkowo Oskar Kazibucki, firma Consart. Dzień dobry. Michał, pytanie na początek. Czy dobrze siedzę? No Marcin, całkiem nieźle, minimalnie bym jeszcze skorygował odcinek piersiowy i myślę, że będzie idealnie. Czyli mam przyjść, tak, do Ciebie się skorygować, rozumiem. No warto byłoby się korygować regularnie, a wszystkim uczyć się prawidłowych nawyków postawy, zarówno siedzącej, jak i stojącej. No, myślę, że nie tylko ja bym miał problem, żeby nad tym pracować, ale właśnie, fizjoterapia. Skąd pomysł na to, żeby być fizjoterapeutą? Skąd się wzięła ta idea, że jesteś kim jesteś w tej chwili? No tak, ja kiedyś myślałem o tym, żeby pójść w kierunku farmacji. Na szczęście szybko się otrząsnąłem, bo myślę, że bym się tam nie do końca odnalazł. I właściwie od lat uprawiałem sport od dziecka. I ten motyw sportowy był bardzo istotny w moim życiu, ale równocześnie interesowałem się biologią, chemią i tymi kwestiami medycznymi. I właściwie jak to połączyłem, no to powstało takie idealne kombo jak dla mnie, czyli fizjoterapia. No proszę. A tak powiedz mi, twój lokal w tej chwili mieści się na ulicy Wilsona, jak dobrze pamiętam, tak? Dokładnie, koło Filharmonii. I zajmujesz się tam nie tylko fizjoterapią. No tak, zajmujemy się tam dość szeroko zdrowiem człowieka, można było powiedzieć, bo nie tylko fizyczność jest istotna i to tak odkrywam w miarę jakby doświadczenia mojego już 14-letniego na obecny rok. Prowadzimy różne zajęcia, począwszy od nas na Wilsona, pracujemy z dzieciakami, z dorosłymi, z osobami starszymi, prowadzimy też zajęcia jogi, treningi motoryczne, no jakby ta paleta pracy nad ludzkim ciałem jest bardzo szeroka. Dokładnie, a powiedz mi może jeszcze takie pytanie, z kim współpracujesz na tą chwilę? Jeśli chodzi o moich pacjentów, to no właściwie ten wachlarz jest bardzo szeroki, bo począwszy od tego, że diagnozujemy dzieciaki, dzieciaki takie od 4-3 roku życia pod kątem wad postawy i ich właściwie no, ruchomości prawidłowej, poprzez osoby aktywne zawodowo, które też bardzo często z wieloma problemami się stykają, nie tylko wad postawy absolutnie, osoby kontuzjowane, to też jest spore grono sportowców. Ostatnio trafili do nas na przykład Mierze. Mamy pięściarza teraz aktualnie, trafiają też piłkarze, ogromna ilość biegaczy, dużo amatorów, bo jednak bieganie teraz jest na topie. No to są osoby, które zmagają się z kontuzjami. A powiedz mi, jeżeli chodzi właśnie o Twoje doświadczenie przy fizjoterapii ze sportowcami, czy Ty nabyłeś je sam swoją praktyką, czy jednak wspierałeś się jakimś mentorem, szkoleniami i tak dalej? Czy to bez różnicy, czy jest to osoba pracująca biurowo 8 godzin, klikająca w komputer, czy sportowiec, który ma tą aktywność fizyczną no ponadprzeciętną? Czy w fizjoterapii są pewne jakieś granice, czy są jakieś bardziej wąskie, czy mniej specjalizacje? No można się specjalizować. Ja myślę, że to jest kwestia osobowości, kto w czym się dobrze czuje. Ja uważam, że jakby nasze ciało jest jedno i uwielbiam to słowo holistyczne, ponieważ każdej osobie w inny sposób możesz pomóc. I tak jak mnie pytasz, skąd u mnie się to wzięło, no wiadomo, że ogromna ilość kursów i tej wiedzy, którą nabywałem od no, fachowców w różnych jakby działkach fizjoterapii, to jest jedno. No, a druga ogromnie cenna rzecz to jest doświadczenie. I ta wiedza z doświadczeniem, no to jest rzeczywiście to, co potem cię kształtuje w kierunku pomocy drugiemu człowiekowi. Dokładnie. Ty mówisz o holistyce, prawda? Tak. Świetna sprawa, bo wiem, że z Oskarem również współpracujecie na pewnych płaszczyznach, dlatego też chciałem oddać teraz głos Oskarowi, który troszeczkę więcej i szerzej powie na ten temat. Jest. Dzięki. No my współpracujemy od wielu lat, tak naprawdę w różny sposób. Tak, jeśli wspomniałeś o tej holistyce, no to mówimy o takiej podstawowej rzeczy, o której chciałem cię zapytać, żeby wszyscy usłyszeli, jak to działa mniej więcej. Mamy trójkąt ciało, myśl, emocja. Jak pacjenci mogą pracować nad innymi rzeczami niż tylko ciało? Bo ty pracujesz z ciałem, ale nie tylko. I to wiem.
No właśnie i tutaj jest ta holistyka, o której powtarzam, bo bardzo ogromna ilość pacjentów, które trafiają do nas, to są pacjenci, którym no, nic się nie wydarzyło, czyli oni nie spadli z wysokości, nie skręcili kostki, nie mieli urazu kolana, nie grali w piłkę nożną i nie doznali kontuzji stricte fizycznej, natomiast no, przychodzą i coś boli. I o ile wiemy, że Marcin, tutaj sobie wykorzystam twoje ciało troszkę, że tutaj wiemy, że boli, tak? Że to jest stres i to jest połączone z emocjami, jakby to wiemy wszyscy. Natomiast stres potrafi się logować w bardzo różnych partiach ciała. Lokuje się przeróżnie. No i wtedy pada pytanie, no to skąd to się wzięło? I wielu pacjentów poszukuje pomocy, nie wiedzą właściwie do końca, gdzie jej szukać. Chodzą często po różnych, no, chodzą po lekarzach, po różnych grupach medyków. Natomiast ważne jest to, żeby no, poszukać tej przyczyny i często ta przyczyna tkwi właśnie w nowej emocjonalności, w naszym szybkim trybie życia, w naszym codziennym stresie. Jeśli mówimy tutaj na przykład bardzo często o osobach piastujących jakieś wysokie funkcje, są to przedsiębiorcy, dyrektorzy. Ja zawsze wspominam historię człowieka, który... Nie pamiętam, osoba będąca między najwyższym jakby w hierarchii firmy grupą ludzi, a tą powiedzmy niższą, czyli osoba... Menadżer pewnego szczebla. Czyli tak. Dokładnie, menadżer pewnego szczebla, to jest taka konkretna nazwa, nie pamiętam w tym momencie. No i to był człowiek, który musiał no gdzieś tam rozmawiać z jedną i z drugą grupą ludzi, być takim swego rodzaju mediatorem. Nie powiem, w której firmie dużej częstochowskiej. No człowiek, który przyszedł z pakietem gigantycznych napięć. No i czy był sens szukania tego, czy on ma problem urazowy, czy ma jakieś uszkodzenie w obrębie kręgosłupa, czy stawu ramiennego? No nie miał. No, wzięło się to z całkowicie innych przestrzeni. Oczywiście, no my zresztą współpracujemy często w ten sposób, że ja odsyłam do ciebie swoich pacjentów, że tak powiem, coachingowych, czy ludzi, z którymi pracuję, po to, żeby poprawić to, co wiem, że wynika z ich myśli, czy wynika z ich przekonań. Jak patrzysz na to od strony fizjoterapeuty, jak mocno, albo jak bardzo poprawia praca taka holistyczna właśnie nad ciałem, jednocześnie nad myśleniem, czy nad emocjami, jak szybko przyspiesza, jak bardzo poprawia efekty z twojej strony, bo ja ze swojej strony widzę, że jeżeli wysyłam do ciebie człowieka, to wiem, że on do mnie wraca i jest zupełnie łatwiej z nim pracować, bo on dużo już więcej przerobi po tym, jak popracował z ciałem. A jak to jest z twojej strony? No zdecydowanie. Czasem się śmieję, że niektórzy gdzieś opiniując, gdzieś tam w internecie piszą, że coś dla ciała i ktoś dla ciała i ktoś dla duszy. No bo to tak trochę jest, że w pewnym momencie w mojej dziedzinie też troszkę się stajesz psychoterapeutą, rodzajem coacha i wiesz to doskonale, że jesteśmy w stanie dotrzeć, żeby pomóc drugiemu człowiekowi, jesteśmy w stanie dotrzeć przez jego umysł, emocje, ale też przez ciało. Medycyna chyba chińska, jeśli dobrze pamiętam, odnosi się do tego, ponoć tam jest tak, że jeśli chcesz popracować z umysłem człowieka, który ma jakieś blokady, to najpierw popracuj z nim manualnie, tak? I z ciałem. Z ciałem. No, rezultaty są wspaniałe wielokrotnie. Dokładnie, jak to połączymy. Też mamy taką okazję współpracować w zakresie pracy w firmach, bo robiliśmy też takie działania, że takie warsztaty związane ze stresem, związane z kręgosłupem, bo to też działałeś w ten sposób, żeby ustawiać w firmie, jak pracownicy mają siedzieć, na co mają zwracać uwagę, jak rozładowywać emocje. Jakie to ma oddziaływanie dla działania efektywnego człowieka w pracy? No, zawsze powtarzam, że diabeł tkwi w szczegółach i tak na dobrą sprawę, jeśli zdobędziemy prawidłowe nawyki, tak jak tutaj mówimy chociażby o siedzeniu, o które Marcin na starcie zapytał, no nasze ciało, jeśli czuje się bardziej komfortowo, no, wtedy automatycznie łatwiej ci się skoncentrować na tym, co masz do zrobienia. To jest bardzo istotne. Natomiast no, musimy sobie zdać sprawę, ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że większość z nas wie o tym i ma wiedzę na tym etapie, na tym poziomie, że no wypadałoby coś ze sobą zrobić, aktywnie spędzać dzień, no wypadałoby spojrzeć na to, jak się odżywiamy, ile wody pijemy. Natomiast zdawać sobie sprawę,
No to jeszcze nie zawsze świadczy o tym, że to robimy, tak? Mhm. I nagle okazuje się, że osoby, którym uświadomisz albo trafisz do nich tak, że zrozumieją, że warto wcielić to w życie, no nagle się okazuje, że lepiej się czuję, lepiej się wysypiam, nie wiem, mniej złoszczę się na dzieciaki. No tak to, tak to wygląda na co dzień. Ja często współpracuję też z elementami związanymi z balansem między pracą a życiem domowym czy życiem prywatnym. No i bardzo często ten life balance też polega na ustawieniu tego, żeby człowiek był bardziej, więcej miał w sobie energii. Jak sport na to wpływa? Bo ty uprawiasz sport od dziecka, jak mówisz, i to ma bardzo duży wpływ, nie? Wiesz, Oskar, ja uważam, że sport jest takim wentylem, który niektórym nam... Tylko to też mówię, że jakby na każdego człowieka trzeba spojrzeć indywidualnie, bo są osoby, które bez sportu, ale takiego agresywnego sportu nie wyobrażają sobie życia. Jest to dla nich pewien, jak ja to mówię, takie przebicie balonika, tak? Dla innych regularna aktywność, ale o takim niskim stopniu intensywności będzie dużo korzystniejsza niż ta taka agresywna aktywność fizyczna, więc jakby to trzeba rzeczywiście dopasować. No i to, co mówisz, że to dla wielu osób jest jakby tym takim gospodarowaniem energii, jak ja to mówię, żeby odpowiednio się czuć na co dzień i w każdej swojej płaszczyźnie życia jakby działać na 100%, tak? Nie uszkadzając siebie przy tym, bo to jest ważne. A jaki na to wpływ mają osobowości, bo to jest coś, czym też pracowaliśmy. Jak różne osobowości mają różne problemy, jak różne osobowości podchodzą do energii czy do sportu? To jest takie moje no właśnie, pytanie. Dokładnie. To jest to, o czym opowiadam, jak mówisz o tych osobowościach. No i tutaj przykład. Możemy mieć osobowość, która ma tendencję do tego, żeby na tych treningach, mówiąc kolokwialnie, się zajeżdżać. I to jest bardzo często, to są skrajne osobowości. Czyli te osobowości z pogranicza typu krytycznego i dominującego. Tak? I one, czerwony, niebieski. Czerwony, niebieski, dokładnie. Jest to zauważalne rzeczywiście, że te osoby w treningu szukają zawsze czegoś takiego, takich mocnych bodźców. Natomiast uważam, że warto byłoby ich nauczyć tego, że nie zawsze to w tym kierunku powinno podążać, tak? No i tutaj jest praca wtedy z tym umysłem i z ciałem. Natomiast to, co ja zawsze powtarzam, że ludzie, którzy na co dzień nie zmagają się stricte z kontuzją, no bo nic im się na co dzień nie stało, natomiast towarzyszą im jakieś bóle przeciążeniowe, oni bardzo powinni pamiętać o tym, że odpowiednia terapia manualna pomoże im przede wszystkim się lepiej poczuć. I uciec od tych problemów, które mogą, nawarstwiając się, mogą po prostu no, przybrać na sile i wtedy już będzie duży problem. Jasne, super. Dzięki wielkie. Panowie, świetna dawka wiedzy, którą w ogóle wymieniliście między sobą. Chciałbym wrócić, może inaczej. Michał, jesteś z nami od początku roku, prawda? Zgadza się. Zaprosiliśmy cię do współpracy w pewnym konkretnym celu, który tak. Niestety się jeszcze nie wydarzył. No, korona nam przeszkodziła. Korona nam przeszkodziła, tak. Plan był taki, żebyś się troszeczkę mocniej zaopiekował naszą ukochaną drużyną Skry Ladies, prawda? Tak. Pamiętasz o warunki, jakie sobie wtedy uzgodniliśmy? Czym miałbyś się u nas zająć, jeżeli chodzi o dziewczyny? No wiesz, to było, Marcin, no jakby kontekst był taki, że no nie tylko danym sportem człowiek żyje, tak? I tutaj już nie wchodząc nawet w kwestie emocji i umysłu na chwilę obecną, to wypadałoby zacząć od tego, że nie tylko piłka nożna, jeśli jesteś piłkarzem, bądź nie tylko bieganie, jeśli jesteś biegaczem, idąc tak w każdym kolejnym sporcie. No musisz pamiętać, że żeby być na tym wysokim topie, a przecież na tym nam zależy, żeby Skra szła do góry, no to musisz spojrzeć szerzej i pamiętać o tym, że trening musi być oprócz tego, że wyspecjalizowany, to jednak musi dotykać trochę szerszych aspektów naszej fizyczności. Oczywiście do tego dochodzą kolejne potem etapy, żywienie, do tego dochodzą również emocje, tak, z którymi się zmagamy, żeby wchodząc na boisko mieć wolną głowę. Czyli to takie konkretne kwestie do tego, żeby dziewczyny no, szły ostro do góry i żeby na boisku no, przekładało się to na konkretne sukcesy. No i tego się nie możemy doczekać w końcu, żeby w końcu ta współpraca się rozpoczęła i chcemy widzieć te efekty. Chcemy widzieć, że Michał jest wzmocnieniem naszej drużyny ladies, poza boisku oczywiście. Tak, wierzę, że tak będzie i fajnie, bo to jest kolejne jakieś takie wyzwanie i ciekawy projekt w moim życiu, także no, wierzę, że to się przełoży na efekty. A propos projektów, bo nie samą fizjoterapią żyjesz, prawda? Jesteś aktywistą.
częstochowskim i próbujesz promować sport na wielu płaszczyznach, prawda? Bo jest to i Nordic Walking, tak. Bieganie. Dokładnie. Coś szerzej. No tak, ja wychodzę z założenia, jakby no taką naszą misją naszego brandu jest lepiej, to jest to, że żyję aktywnie, bo tak jest lepiej. No i to, że aktywnie odnosi się oczywiście do sportu, odnosi się do tego rozwoju, do tego, żebyśmy kreowali takie fajne postawy w życiu, tak? To nawet też kwestia to, co nieraz z Oskarem rozmawiamy, żeby to była, począwszy od fizyczności, od naszej aktywności sportowej, żeby to było również szerzenie jakichś fajnych postaw, tak? Jakiejś wspólnoty międzyludzkiej, to są takie fajne kwestie, więc no tak, tak, staram się to szerzyć, bo ja żyję w ten sposób i jestem dzięki temu szczęśliwy. Tak, uprawiam Nordic Walking, jestem mistrzem Polski, zdobywcą Pucharów Polski. Teraz mocno wziąłem sobie na tapetę bieganie. Biegałem jako nastolatek. Biegam, ale ostatnio niesamowicie mocno wkręciłem się w kolarstwo. No rewelacja. Konkretnie w szosę, więc cisnę sobie po tym asfalcie. Bardzo mnie to bawi. Tam jest dużo większa dawka gdzieś tam adrenaliny i prędkości. No powolutku biorę się za triatlony, bo to też jest fajna przygoda. Organizuję imprezy sportowe, bo uwielbiam, jak ludzie się wokół jednego celu gdzieś tam zbieramy i startujemy, jedni rywalizują ze sobą, inni przełamują, wiesz, słabości, no bo to jakby każdy z nas jest na różnym etapie, tak jak tu rozmawiamy o osobowościach, no to jeden wyjdzie i będzie się ścigał o to, żeby pokonać gościa obok, czy koleżankę, kolegę, inny będzie startował po to, żeby dobiec do mety i to już będzie jego sukcesem, a jeszcze inny przyjdzie tam po to, żeby po prostu spędzić czas w gronie kilkuset pozytywnych osób, które danego dnia mają jeden wspólny cel, także no i to jest piękne, chyba o to chodzi w życiu. Dokładnie. Taką drogą trochę podsumowania, nie ukrywajmy, no, lubisz ludzi, lubisz to, co robisz, ludzie lubią ciebie. No tak jest. Bo twoja pozytywna postawa w stronę ludzi, tak, w stronę zaangażowania ich do sportowego trybu życia przekłada się też na sympatię, jaką ci ludzie darzą, więc ja tak sobie może troszeczkę pogdybam, co by było, gdyby Michał Zaremski troszeczkę mocniej się nie aktywował na scenie naszej miejskiej. Rada miasta, prezydent. Myślę, że Marcin, wozy fantazji cię powodzą dość mocno. No, ja się wody może napiję i ja uwielbiam. Tak. Ja uwielbiam działać, uwielbiam robić coś dla ludzi. Jestem sportowcem, fizjoterapeutą, organizatorem i tego się trzymamy. Okej. Drodzy Państwo. Aż mi się wylało. Miałem dzisiaj przyjemność gościć dwóch wspaniałych ludzi, którzy też są, można myślę, że powiedzieć, świetnym dowodem współpracy, którą wykonują między sobą oraz współpracy pomiędzy partnerami w ramach Skra Business Lunch. Także świetna sytuacja. Ja bardzo dziękuję panowie za udział. A was, drodzy Państwo, zapraszam do subskrypcji naszego kanału, gdzie co tydzień możecie słuchać i oglądać moich gości, którzy mają naprawdę niebanalne rzeczy do opowiedzenia. Dziękuję bardzo. Jeszcze słówko, jeśli można. To bardzo fajna rzecz a propos tego, co mówimy. Współpraca. I myślę, że projekt Skra Biznes jest genialny, jeśli chodzi pod względem właśnie współpracy. I to jest kolejna taka fajna dawka emocji i pozytywów, które wydajecie z kolei. Tak? Myślę, że to jest, w tym kierunku powinniśmy iść. Super, wspierajmy się. To również jest mi bardzo miło. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję panowie. Pozdrawiamy. Dzięki.